witam was w kolejnym odcinku z życia na safari. Więc tak, te krówki już sobie właśnie przyprowadziłem. Wejdę może do nich, żeby mi uciekły. Trochę się ich naszukałem, ale w końcu je znalazłem i przyprowadziłem dwie krówki, a już sobie je właśnie rozmnożyłem i mam cztery ładne krówki. Trawy mi się nie udało tu. Musiałbym to trawę, żeby ten, to musiałbym prowadzić klocki grasa tutaj, a po prostu sobie na razie tak dałem. I co nowego? Co nowego zbudowałem? Zaraz się o tym przekonacie, gdyż lecąc w dół zobaczycie. To może tak skoczę. O. I proszę. No, dużo nie było widać. Aha, myślałem, że nie ma wyjścia, a ja pod wodą jestem. Już wam pokazuję, co zbudowałem przez czas, którym poświęciłem dużo. Tutaj gdzieś jest moja kopalnia, w której sobie kopałem. Kopałem kobla. No trochę tego kobla mi zeszło, ponieważ no trochę mi zajęło to budowanie tego wszystkiego. Jeszcze nie skończyłem w ogóle budować. I czekamy, czy padnę, czy nie padnę. Padłem. No kuźwa, musiałem paść akurat teraz. Dobra, no to muszę się wrócić tam z powrotem. W ogóle muszę sobie zrobić właśnie z tego żelaza, co zebrałem, trochę zbroi. Nie wiem, czy zrobić cały set, czy po prostu sobie zrobić część tego. Ale w sumie lepszym pomysłem by było zrobienie tego całego. Wiedźma, ona mnie zaatakuje, czy nie zaatakuje? No jak widzicie właśnie, tutaj sobie zrobiłem taką twierdzę. Tu jest górne piętro, tu jest dolne, ale ona mnie chyba nie zaatakuje, więc dobrze jest. Tu mam te schodki, tu właśnie też się zmieniło. Takie coś dobudowałem. Już mnie atakuje, dobra. Tylko że ten szkielet tam czai się przy moim. Tylko żeby mi ta wiedźma tu nie podszedła. Ja już tu idzie. Dobra, muszę uciekać, bo zaraz mnie zabije, a tego bym nie chciał. Padnę? Czy nie? Musiałem paść znowu. Jak mnie to cholerstwo wkurza, te noby, raczej moby. Są po prostu zbyt silne, no nie wiem czemu tak jest w ogóle. Napiszcie mi w komentarzu, co jest z tymi. Bo mam ustawione easy, a ginę jak... jak szmata. Po prostu ginę i ginę. Nie wiem, czemu to jest tak zrobione. No nie, jeszcze ten mi się tu przypatoczył. Tylko mi nie wybuchnie, bo się wkurzę. No nie, on tu idzie za mną i ja pierdzielę. A tu będzie jeszcze ta wiedźma, no. Przecież ja tu dałem tyle pochodni i nie mam pojęcia, jak to się tu pojawiło. No tu się... nie. Nie. Kuźwa. Nie mów, że jeszcze z tej strony będzie. Tak, tu będzie. To chyba... nie wiem, co ze mną będzie. No nie. Jeszcze jedno miejsce ucieczki. No nie. I tu już nie ucieknę. Mam nadzieję, że mi tu nie wlezie. I teraz nie mam jak uciec, ponieważ tu jest creeper. Tu jest creeper i nie mam jak uciec. O nie, tylko mi tu nie wejdź, proszę cię. Bo nie chcę, żebyś mi tu wybuchnął. Dobra.
prostu nie wiem, czy on mi tu czasem nie przyjdzie. Najwyżej wybuchnie, no. Cóż, ciężka praca pójdzie na marne. Tylko tak, czy on... Aha. On tutaj. No nie muszę, on tu wejdzie. On jest tutaj. Jak on tu wlazł? Tylko nie może. On jeszcze. Aha, tutaj wlazł. Też to nie pomyślałem z tym. Dobra, raz kozie śmierć. I lecę. Teraz tutaj. Muszę szybko zdążyć. Nim ten pająk. O, obrócił się przynajmniej. Dobra, on tylko ten mieczek. To mi się tamten musiał zniszczyć. Albo mi gdzieś wypadł. Ale ty, panie szanowny, mi stąd proszę wypadł. Bo ja tu nie prowadzę ładunków wybuchowych, więc proszę mi stąd jak najszybciej uciekać. Dobra, mam nadzieję, że się go pozbyłem. Chyba, że za mną wlezie, ale chyba nie. Nie jest na to tak. Nie jest na to zbyt mądry. O, mój diaks! Mój piękny diaks. Czyli tak, mieczyk ledwo co się trzyma. Chlebki. Chlebki mi się straciły. Nie mam pojęcia, gdzie one są. Najgorzej, jak mi tam spadły. Ale nie mam pojęcia po prostu. Nie widzę tu chlebków. Więc będę musiał z powrotem się udać na górę. Chyba, że... No gin, szmato, gin! Gin, kurwa! No, no ile można to bić? No ja pierdolę. Kurwa. No gin, gin. Sorry za wyrażenia, ale no... Ile to ma życia? No kurde, cholera! No, oh my god, ile tego... Glowstone Dust. Jeszcze w dodatku zginę, no, no... Cudownie. Cudownie. Nie zginąłem. Dobra, cud. Ale no... Ile ja to razy walłem? No chyba z 15-20 razy, no i to nie ginęło. Nie no, coś jest... Kurde mać, no nie no. Ach. Ale powiem wam, że jest nawet fajna zabawa z tymi mobami. Wychodzą z ukrycia i można sobie je atakować. Nie no, nie zapomnę tego. Jeszcze mi wybuch centralnie na schodach. Jeszcze w dodatku tam był jeszcze jeden. To jest dobre. I powiedzcie mi, jakim cudem to się tam pojawiło, ponieważ... Wszędzie jest oświetlenie, no to nie mam pojęcia, jak to mogło się tu pojawić. Tu był chyba jeszcze jeden. Jeszcze zajebiście, moje itemki się zniszczyły. Spadło coś tam? Tak, spadło. Musiało tam coś spać. Spaść, spaść. Dobra. A co mi ocalało? Diament. Diament, ale kilow mnie ocalał. Właśnie, gdzie ja mam moje... Gdzie ja mam moje te... złoża żelaza. Mam kobla, tyle nie. Będę musiał się wrócić po kobla na dół i sobie go dobudować. O, skąd on się tam wziął? No do cholery jasnej. Dobra. Chyba nie jest taki mądry. O, o, proszę. Ja chyba już wiem, dlaczego one się mi tu pojawiają. Wy chyba też już wiecie. No ponieważ, no, teren jest pod... górzysty i... Aha, i tu się pojawiają. Dobra, no to tu będę musiał pochodnie postawić. Tu mam kobla. Tyle mi właściwie zostało. A jeszcze tu jest nie wszystko skończone. O, o i tu muszę, muszę też drabinkę zrobić. Dobra, więc szybko lecę na górę. No to już mam, wiem w czym tkwi problem, gdzie one się pojawiają. I będę musiał temu szybko zaradzić, ponieważ
ponieważ nie chcę, żeby mi się tu pojawiały kolejne moby. Więc tak, będę musiał tam dobudować to wszystko. Najpierw sobie odbuduję to. Kurde, mogłem sobie od razu schodki wziąć, ale dobra, dobra, dobra. Ja sobie te schodki odbuduję później, tylko sobie tu tak, o, na razie zrobię. I muszę sobie te schodki odnowić, żeby mi się dalej łatwiej wchodziło. Tu w sumie mogę dać tak i jest ok. Idę sobie na farmę moją, wezmę sobie jakieś żarcie. Tu w skrzyni coś ma, skrzynię tam mam. Chyba, że coś w skrzyni zostawiłem. O, ile melonów. Dobra. No to by było na tyle w tym dzisiejszym i kolejnym odcinku. Jeżeli wam się podobał, jeżeli macie pomysł, co bym mógł tu jeszcze dobudować, to oczywiście piszcie w komentarzach. Łapki do góry. No i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!